W niedzielę 18 października w Centrum Kulturalno-Artystycznym zorganizowano pierwszą w tym sezonie smykofonię, czyli koncert dla maluszków. Dla najmłodszych mieszkańców gminy zagrał tego dnia kwartet smyczkowy Dagę, a to muzyczne wydarzenie poprowadziła Joanna Lalek. Towarzyszyła jej mała myszka tancereczka, miłośniczka muzyki klasycznej. To właśnie z myszką dzieci podróżowały po świecie muzyki klasycznej, poznając tańce z różnych epok, od baroku do współczesności. Jak na muzykę klasyczną przystało, nie mogło zabraknąć tu utworów Fryderyka Chopina, Grażyny Bacewiczowej, Henryka Wieniawskiego i wielu innych wspaniałych kompozytorów. Było wspólne słuchanie, klaskanie i oczywiście tańczenie. Była też nauka, bo dzięki spotkaniom takim jak to, dzieci miały okazję zobaczyć i posłuchać na żywo instrumentów takich jak skrzypce czy wiolonczela, a dzięki ciekawości myszki tancereczki przekonały się, że można z nich wydobyć niepowtarzalne, niespotykane dźwięki i przede wszystkim wysłuchać pięknych utworów w wykonaniu najlepszych muzyków.